Podsumowując tę moją dosyć długą wypowiedź i wielowątkową, gdzie dotknęłam naprawdę różnych aspektów naszego bycia tutaj w świecie, chciałabym, żebyś zawsze czuła i pamiętała, czuł i pamiętał, że jesteś niesamowitą emanacją Boga, że jesteś potrzebny, że jesteś ważny, że jesteś kimś niesamowitym. Chcę, żebyś pamiętał, że jesteś wartością przez sam fakt Twojego istnienia, że jesteś wartością, która została tutaj powołana. I mam czasem takie wrażenie, że my sobie czas naprawdę bardzo komplikujemy życie i że życie jest dużo, dużo prostsze. Jak już Ci powiedziałam, możesz być tym, co sobie wymyślisz, że jesteś. Jeżeli chcesz zostać kierowcą rajdowym, zostań kierowcą rajdowym. Jeżeli chcesz pójść w stronę bycia kosmonautą, to tutaj byś mnie prawie złapał, bo kosmonautą nie można być po którymś wieku. Ale może będziesz miał loty w kosmos, może będziesz miał loty w przestworza, w Twojej wyobraźni. Może Twoja wyobraźnia stworzy taką rolę, gdzie Ty jako kosmonauta będziesz ludzi zabierał w niesamowite podróże. Nie traktuj życia tak dosłownie. Pobaw się tą radością, jaką mają dzieci, kiedy pojawiły się tutaj po raz pierwszy i zaczęły odkrywać, czym jest bycie tu na ziemi. Zaczęły patrzeć. Wow! Taka niesamowita... O! Taka niesamowita... intergalaktyczna, pomarańczowa piłka. Może nawet nie znają słowa, jak pachnie. Nawet słowo nie jest ważne, słowo pomarańczowa nie jest ważne. Jak ona pachnie, jak ona ma dotyk pod opuszkami palców, jaka ona jest piękna w swojej chrupowatości. Zacznij się zachwycać życiem w najprostszej postaci. Zacznij od pomarańczki. Przepraszam, to jest mandarynka. Hello, 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 to jest mandarynka. Zacznij od mandarynki. Zacznij od teraz. Rozejrzyj się wokół. Popatrz, gdzie jesteś. Popatrz, w jakiej jesteś przestrzeni. Z kim jesteś. Kto jest koło Ciebie? Co jest koło Ciebie? Popatrz na to, co Ty wnosisz do tej przestrzeni, jako Ty. Popatrz na to, jak oddziałujesz na tę przestrzeń. Dosłownie. Czy ją zaśmiecasz? Czy ją wyczyszczasz? Czy ją wspierasz? Czy ją zaniedbujesz? Jak go zaniedbujesz, a wiem, że ciężko Ci może być teraz, bo skoro ją zaniedbujesz, to znaczy, że potrzebujesz wsparcia. Więc zapytaj się siebie, gdzie jest wsparcie? Dla kogo, do kogo masz się po to wsparcie zwrócić? Albo gdzie ono po prostu jest? Możesz o nie poprosić. Tak jak idziesz i kupujesz pomarańczkę, bo czujesz, że potrzebujesz witamin. Tak możesz rozejrzeć się i powiedzieć, okej, gdzie ja kupię pomarańczkę, skoro czuję, że jej potrzebuję? Gdzie jest ta pomarańczka? Gdzie ją mogę nabyć? I czasem jest tak, że ktoś Ci przyniesie koszyk pomarańczy, bo Twoje wezwanie zostało przez niego odebrane. Tym koszykiem może być uśmiech, może być rozmowa, może być wsparcie, może być jakaś konkretna pomoc, ale absolutnie nigdy nie jesteś sam.
To jest coś, co nas najbardziej boli. To poczucie bycia wyalienowanym, wyobcowanym, samotnym. Nie jesteś nigdy sam. Nie daj umysłowi zawładnąć tą myślą. On zrobi z tego potworność. Umysł tę myśl po prostu zamieni w coś niesamowicie dla ciebie niekorzystnego. Nie jesteś sam. Jesteś potrzebny, jesteś ważny, jesteś zmianą dla tego świata. Jeszcze raz się rozejrzyj w tej przestrzeni, w której jesteś. Zobacz jedną rzecz, którą możesz się zachwycić. Podejdź do niej, dotknij, poczuj jej historię, poczuj wdzięczność za nią. Może to jest kwiat, może to jest jakaś pamiątka. Komórkę sobie darujmy. Niech jedna rzecz z tego twojego świata do ciebie powie, zawoła. Niech powie, tutaj jestem, podejdź do mnie, przypomnij sobie ten moment, dotknij mnie, powąchaj, polisz. Może niekoniecznie, ale może polisz. Przytul. Zrób dokładnie to, co ta rzecz chce, żebyś z nią zrobiła. Może wyrzuć. Może po prostu się z nią pożegnaj. I powiedz, thank you, że mi towarzyszyłeś, durnostojko, ale ja już cię nie potrzebuję. Swoją rolę odegrałeś. Mogę cię oddać, mogę cię sprzedać, mogę cię po prostu wyrzucić z szacunkiem, bo twój czas dobiegł końca. Twój czas się skończył. Naprawdę nie ma sensu, żebyśmy dalej dłużej podróżowali razem. Pożegnaj się i powiedz, fajnie było. Dziękuję ci za tę podróż. Do zobaczenia gdzieś kiedyś. W innej przestrzeni, w innej formie. Może kupisz drugą durnostójkę z podróży do Paryża, ale ona już będzie nosiła inną energię, innej podróży, z kimś zupełnie innym. Nie ciągnij za sobą rzeczy, które chcą, żeby pozostawić je w przeszłości. Dlatego jeżeli masz bałagan, to go posprzątaj. A jak jest ci bardzo ciężko, to zacznij od jednego małego miejsca. I poprzestawiaj rzeczy w nim. Drobne zmiany nie muszą być duże. Mogą być na ten moment bardzo małe. Po prostu pozwól sobie. Poprzestawiaj. Zobacz, jak się czujesz, jak wprowadzasz nową przestrzeń do twojej starej przestrzeni. Takie to proste jest. Wprowadzasz nową przestrzeń do starej przestrzeni. Coś zmieniasz. Kwiatki wycierasz z kurzu, podlewasz. Przestawiasz miejscami. Kupujesz nowe zasłony. Wyrzucasz stare ciuchy, oddajesz komuś, żeby posłużyły. Kupujesz coś nowego, bardziej spójnego z tobą. Zmieniasz układ w pokoju. Takie drobne rzeczy, a one są informacją, że następuje zmiana. Zmiana następuje w tobie i zaczynasz ją manifestować na zewnątrz. Budzisz się już w innej przestrzeni. Mówisz, wow, gdzie ja jestem? To ten sam pokój? Fajnie. Jak mogę go zrobić jeszcze lepszym, jeszcze piękniejszym, jeszcze ciekawszym? Ja muszę wypracować nowe zasłony w kolorze musztardowym. Przydałaby mi się taka parownica, bo one już wiszą. Może sobie kupię. Nie lubię prasować rzeczy. A taka parownica powinna dać radę. Więc patrzysz, jakich narzędzi potrzebujesz dla swojego talentu. Jaki masz talent? Jak on chce być użyty? Ja kupiłam 10 lat temu ten aparat.
Myślę, że przydałby się nowy, lepszy, lepszej jakości. Ale mam ten, więc zaczynam z tym, co mam. Twój talent potrzebuje narzędzi, kursów, przedmiotów, umiejętności. Daj to sobie. Pozwól sobie na to, żeby się rozwinąć dokładnie tam, gdzie chcesz. Na rozwój nigdy nie warto oszczędzać. Na swój rozwój. Pozwól sobie na to, żeby twój talent po prostu rozbłysł. Jak gwiazda na salonach. Daj to sobie. Nie limituj się. Nie zastanawiaj się, czy cię będą oglądać. Chcesz zrobić live'a? Zrób live'a. Narzędzia się znajdą same. Potrzebujesz czegoś? To sobie po prostu daj. Tak samo jest z sytuacjami, tak samo jest z ludźmi. Jeżeli potrzebujesz nauczyciela, przewodnika, jeżeli potrzebujesz przyjaciela, jeżeli potrzebujesz partnera, jeżeli naprawdę wiesz, że to jest moment, w którym ty chcesz budować coś z drugim człowiekiem, to po prostu go sobie daj. On przyjdzie. Ale jeżeli doskonale wiesz, że to jest moment dla ciebie, na budowanie ciebie, na budowanie twojego przekazu, twojej przestrzeni, na dopracowywanie tego miejsca, do którego chcesz tego człowieka zaprosić, to daj sobie ten czas, żeby zrobić to naprawdę dobrze. Bo nie chcesz zaprosić wartościowego człowieka do syfu. Sama nie chcesz być zaproszona do bałaganu. Chcesz, żeby twój mężczyzna miał przygotowaną dla ciebie przestrzeń. Żeby ciebie oczekiwał. Żeby ciebie pragnął. I żeby ta przestrzeń, którą przygotował dla waszej relacji, była naprawdę dobrze zbudowana. Więc zadbaj o swoją przestrzeń. Daj sobie to, co jest teraz naprawdę tobie potrzebne. Daj sobie wiedzę, umiejętności, zdobywaj nowe ścieżki, szukaj, porzucaj, znowu szukaj, znowu porzucaj. Po prostu płyń z pełnym flow tego, co w tym momencie przez ciebie przepływa. I jak ja teraz siedzę tutaj, to jest mój pierwszy, naprawdę pierwszy raz, kiedy nagrywam coś specjalnie dla YouTube'a, gdzie nie jest to live, który po prostu nagrałam i przerzuciłam, tylko jest to coś, co jest dedykowane tej przestrzeni, która się nazywa YouTube. I ja po raz pierwszy siedzę i nagrywam do ciebie face to face przekaz, który chce się wyrazić na ten moment, dokładnie tak, a nie inaczej. To doskonale wiem, że nie ma nic piękniejszego niż początki. Początki naszych ścieżek, naszych nowych dróg, naszych wspaniałych autostrad. Ten pierwszy krok, gdzie ja odgrzebałam stary aparat, kupiłam nowy obiektyw, kupiłam mikrofon, pojechałam do kumpla, żeby mnie nauczył obsługiwać tego aparatu. Ten aparat obsługiwać, bo nie potrafiłam obsługiwać tego aparatu. I moment, w którym wykorzystałam to, że już to jest i usiadłam, jest dla mnie ważnym momentem, bo jest momentem mojej wielkiej zmiany. A moja zmiana poprowadzi zmianę w tobie. I poprowadzi ciebie do twoich nowych dróg, nowych ścieżek, nowych projektów, nowych pasji, nowych, lepszych wersji ciebie samego. Ja się nie mogę doczekać, jak z twojej strony popłyną słowa uznania do mnie.
Wow! Ale powiedziałam teraz, nie mogę się tego doczekać. Dlaczego? Bo wiem, że moje stawienie się do mojej wielkiej zmiany, do mojego wyjścia do Ciebie, pociągnie Ciebie za mną. Pociągnie Ciebie do miejsc, które Ciebie już bardzo wzywają, bardzo potrzebują. Zetknięcie się naszych energii na ten krótki moment tej interakcji, kiedy ja do Ciebie mówię, a kiedy Ty odtwarzasz ten materiał i go słuchasz, to będzie ten moment, w którym może będzie jedno małe klik, jeden mały krok, jeden mały pomysł, jedno małe wsparcie, które otrzymujesz w tym momencie ode mnie. Jedno małe wsparcie, które otrzymuję ja od Ciebie i które płynie, gdzie jest wymiana. To są ważne momenty w życiach ludzi. Spotykamy się energetycznie w przestrzeniach jako towarzysze tej samej pięknej podróży przez życie. Jesteśmy jedną świadomością, kolektywnym umysłem. Jesteśmy jedną emanacją Boga w wielu różnych ciałach. Jesteśmy jednością. Ja jestem drugim Ty, jak mawiają Majowie. Jesteśmy tym samym. Jak mogłabym nie chcieć kontaktu z Tobą? Jak mogłabym nie chcieć tej wymiany? Jasne, że nie ze wszystkim chcemy kontakt, nie z każdym chcemy wymiany, ale skoro tu trafiłeś, skoro zatrzymałeś się na tym przekazie, który płynie przeze mnie do Ciebie, to znaczy, że zrobiło to już dla Ciebie jakąś robotę. I to jest ważne, żebyś wiedział, że nie zawsze będziesz się czuł z tym komfortowo. Nie zawsze Ci będzie przyjemnie. Czasem mnie zhejtujesz, czasem się doczepisz do mojego krzywego ryja, do mojego brzydkiego uśmiechu, do mojego makijażu, do braku makijażu, do mojego R, którego nie wymawiam, do mojej figury, że się źle ubrałam, że mi tutaj pod koszulka wystaje, do mojego mikrofonu. Zawsze się masz do czego doczepić. Zawsze. Od Ciebie zależy, czy to wykorzystasz i będziesz chciał mi dopieprzyć. Czy się zatrzymasz na chwilę i sobie pomyślisz, okej, laska gada, niekoniecznie to do mnie trafia. Może niezbyt mądrze, trochę taka dziwna jest. Jak nie robi tych min, to jest nawet całkiem ładna. Ale jak zaczyna robić te miny, to zupełnie nie mój klimat. Będziesz chciał mnie widzieć w różnych odsłonach. Będziesz chciał mnie widzieć w osłonie bardzo zmysłowej albo bardzo uduchowionej. Będziesz chciał, żeby przekaz płynął w jakiś bardzo konkretny sposób do Ciebie. I będą takie filmy, które tutaj dla Ciebie przygotowałam, które będą bardzo jednorodne, gdzie ja będę zaczynać z tą samą energią i kończyć. Gdzie będziesz po prostu czuł, że jestem cały czas taka sama. Ale sęk w tym, że ja nie jestem. Sęk w tym, że jestem wszystkim. Że ja się rozkoszuję w byciu tym, czym jestem.